Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Diablo 4 dodatek. Gramy kampanię, fabułkę. Dziękuję. Historię. Ale przygodę. Ciąg dalszy. Czy będziesz w stanie zrobić? Jesteśmy gdzieś za połową gry około, ale nie wiem, czy to dziś skończymy. Mam na myśli. Może jutro będziemy kontynuować. Naprawdę sądzisz, że jest stracona? Nie. Staram się nie tracić nadziei. Ale głupotą byłoby nie rozważyć wszystkich scenariuszy. Może dalej walczy, a może i nie. Niezależnie od tego, wciąż cię potrzebuję. Skup się na tym, przyjacielu. Co by się nie stało, będziesz przy niej. Trzeba bardziej mapę przybliżyć, żeby widzieć. No to dobra, słuchajcie, obecnie jest taka sytuacja. Musimy pospieszyć się z jedną rzeczą, mianowicie musimy ulepszyć sobie potiony. Żeby widać było takie rzeczy, a właśnie, gdzie tu są? Tu są może? Nie, weźmy nagrody, nie, no to nie widzę właśnie. Ty, ptaki jakieś tutaj są. No dobra, jakieś ptaszory. Ptasiory, pisiory, dobra, lecimy w dół. Zioła. Musimy zbierać zioła i musimy zbierać te anielskie zioła, które gdzieś w piwnicach są. Jak tylko jakąś piwnicę zobaczymy, to tam musimy wejść. Leirela i ja czekaliśmy na ciebie niecierpliwie. Perosal jakiś. Podróżniku. Ale go walimy na łeb. Ale rozdupcony. I co, wchodzimy? Dobra. Nie no, coraz gorzej moja postać wygląda. Coraz lepsze itemy znajduję, ale coraz gorzej ona wygląda. Ogólnie to moim zdaniem ona ma chyba najgorszy wygląd ze wszystkich postaci w grze w Diablo, jeśli chodzi o przedmioty, jakie można na tą postać założyć i jak ona wygląda wizualnie. Moim zdaniem ona jest najbrzydsza. Ten cały spirytysta. No tak jakby po pierwsze, no nie, ja wiem, że to jest taki styl, że on ma gołą klatę i tak dalej. Ale kurde, no jak to wygląda, a jak na barbarzyńcy to potrafi wyglądać. O, Biedronka! Co? Halo? Gra? Gra się zbugowała i Biedronka mnie zaatakowała. Odwiedź Biedronkę i spotkaj produkcia... Ty! A wiecie, że ja mam już chyba z 20 naklejek i ja chyba po raz pierwszy będę chciał zebrać wszystkie naklejki i odebrać jedną maskotkę. Droga, no. Którą obraliśmy wcześniej. Muszę jeszcze parę razy iść na zakupy i odbiorę sobie tą parówkę Zosię, albo jak to tam się nazywa. Te paróweczki muszę odebrać. Maskotka, parówka. Sytuacja się pogorszyła. Paleta Aneta, no właśnie. Dobrze się spisaliście, docierając tak daleko. No to Hirus, ja jeszcze parę razy pójdę jakieś zrobić mini zakupy. Ja tych naklejek zawsze bardzo dużo dostaję, bo ja zawsze tam te wszystkie rzeczy tam i kupuję i warzywa, i owoce, i te aplikacje skanuję, więc w teorii bardzo dużo mogę mieć naklejek. Ej, a wiecie co ja kiedyś zrobiłem, widzowie? Ej, ale naprawdę to było niesamowite, jak ja sobie to przypomnę, jaki ja jestem okropny. Słuchajcie. Jeszcze chwilę. Babka pyta, czy zbieram maskotki, ale to nie było tym razem, tylko przy poprzednich edycjach. Rok temu, czy tam ileś, nie? I ja zrobiłem duże zakupy na jakieś 500 zł, wielki kosz, tam takie wielkie zakupy zrobiłem, nie? No i wiesz, baba mówi, aplikacja, no mam aplikację, nie? I tak dalej. Zbiera pan naklejki? A ja mówię, nie, nie potrzebuję tego, nie chcę tego. I babka za mną, bo powiedziała, ale to będzie miał pan z 20 naklejek. A babka za mną... Pan nie bierze tych naklejek? Taka chyba w średnim wieku jakaś matka. Pan nie bierze tych naklejek? To jest tyle naklejek. A on mówi, nie, ja nie chcę ich, ja przyszedłem po zakupy. I ona chyba, wiecie co? Ona myślała, że ja wezmę i jej dam. Ale ja po prostu odmówiłem i nie wziąłem tych naklejek.
z drugiej strony mogłem jej dać po prostu, nie? Ale nie pomyślałem wtedy o tym. Dopiero później, jak odszedłem od kasy z tymi reklamówkami, to tak sobie pomyślałem, aha, no ona o to chodziło, nie? Więc jakby na chłodno to zanalizowałem, to w sumie mogłem jej dać. Potrzebuję więcej czasu. Nie, bo to nie jest tak, że jej chamsko chciałem na złość zrobić, że o, matka, nie, że coś. Tylko tak, z jednej strony to bym jej dał, by się poczuła miło i by miała, bo ja i tak tego nie zbierałem, nie? A z drugiej potem, kurde, no nie wiem, jakoś nie załapałem chyba. Nie, ale nie wydawała się na taką roszczeniową, przynajmniej tak normalnie mówiła, tylko tak, no zwróciła mi uwagę, że o, nie zbiera pan naklejek, to, bo to do promocji, to może pan sobie wziąć maskotkę, nie? I tak jakby, wiesz, widać było, że jak to gada, to kurde, tak jakby po trochu chciała, żebym jednak powiedział, a to dobrze, to niech pani da i ja jej wręczę, nie? Takie miałem wrażenie, że właśnie o to je chodziło w tej uwadze. Jeszcze chwilę. Pewnie jakby była młoda, a nie w średnim wieku. Nie no, jeśli mam być zupełnie szczery, to jakbym miał wybrać... Jakbym miał wybrać na przykład, z kim bym wolał pogadać, albo nie wiem, choćby nawiązać znajomość i dałbyś mi do wyboru 20 albo 30, no to bym wolał z 30 se pogadać i nawiązać znajomość. Dla mnie takie, nie wiem, no ja nie umiałbym chyba z 19-latką, 20-tką w tym momencie, na tym etapie życia na przykład nawiązać takiej znajomości bliższej, takiej polegającej także na rozmawianiu, na jakiegoś spędzaniu czasu ze sobą i tak dalej. Nie, naprawdę mówię, ja wiem, że to gadam jak stary dziad, ale no to się zmienia z wiekiem i kiedyś myślałem, że nigdy tego nie powiem, bo znaczy, wiecie, relację miłosną na zasadzie erotiko to se może facet nawiązać, kurde, z 19, 20 zawsze, nie? W sensie, no, niektórzy mają fantazję, że zawsze chcą po prostu młodą kobietę. Ale jeśli chodzi o takie zwykłe po prostu, nie wiem, gadanie, wymienianie się z jakimiś hobby, zainteresowaniami, doświadczeniem życiowym, no to mnie to przeraża, na przykład nie umiałbym raczej. Jeszcze chwilę. Ale co Patrycja nasłuchuje? No to przecież... Nie rozumiem, co jest takiego, co ja powiedziałem teraz? Normalne se rzeczy gadam. Które zresztą Patrycja chyba by podzieliła zdanie, też raczej by... swe z młodą jakąś wcześniej osobą... Była. Chociaż nie wiem. Dokąd poszła? Baby może mają inaczej. Może baby potrafią. Zniknął za jednym ruchem łapy. Cudotwórca, tak jak głoszą stare mity. Lub doktryna, jeśli zapytać wyznawców zakaru. Nie, no dobra, Flamey, ty mówiąc jesteś... Szczerze, ciebie to młode dupy interesują, no. Rzeki nie było przypadkiem. Flamey szybciej miał kryzys wieku średniego. Wyszedł z jednej z, relacji ze starszą babką. Jeszcze chwilę. Wszedł do relacji z młodą. No i to jest właśnie, to jest Sigma, nie? Chłop od razu przeskoczył na młódki. Potrzebuje więcej czasu. Nie, 10 lat to jest dużo. 10 lat to jest... znaczy, zależy w którym wieku. Bo 50 a 60 lat to nie jest dużo. Ale na etapie między, moim zdaniem, 18 lat a 28 lat to jest przepaść.
To jest przepaść i to jest... no to jest pół pokolenia, nie? Jeszcze chwilę. Potrzebuję więcej czasu. Panowie, ale mrocznie jest. Zesram się ze strachu chyba, co? Ciekawe, czy są dzieciaki, które tak jak my, jak graliśmy w Diablo za młodu, albo gdzieś tam z nim się styczność mieliśmy, mając naście lat, no dzieciakami będąc, nie? Czy patrząc na Diablo 4, też taki nastolatek myśli sobie, Boże, ale ona jest mroczna, trochę się boję. Czy raczej nie, że raczej go to wcale nie rusza. Że ta grafika, ten klimat i ta paleta barw nie przeraża go. Nigdy nie sądziłem, że będzie mi pomagać sam Akarat, a raczej jego duch. Chociaż rzeczywiście, by stawić czoła mitycznemu złu, potrzebna jest mityczna pomoc. Co właściwie powiedział ci Mefisto na tamtej równinie? Sądził, że uda mu się przekonać mnie do wypuszczenia go z kamienia. Do diabła, wyrządził wystarczająco dużo zła z jego wnętrza. Cóż za śmiałość. A on ma taką ludzką formę, ducha Karata. To piękna rzecz. Pomagam wam, by pomóc Neyreli. Zależy od niej los na Hantu. Powiedz wprost, Eru. Szczere pytanie o szczerą odpowiedź. To ona przywiodła tu najwyższe zło. To ona ściągnęła tu pustowników. Kamień obudził pustowników, ale Mefisto umieścił ich tu wieki temu. Byli tu, gdy jeszcze chodziłem po ziemi jako śmiertelnik. Gdy po raz pierwszy walczyłem z wilkiem i go okaleczyłem. Długo przed upadkiem Kurast. Kamień jest związany z duszą Neyreli i trzeba go uwięzić. Uratowanie jej duszy ocali nas wszystkich. Ruszaj. Ona cię teraz potrzebuje. Chodź tu, złoty lwie. On coś robi? Coś ręką robi. Otwiera bramę chyba. Co jest? Nadciąga nowość, moi drodzy. Jaka nowość? Pizza. Jezu, dobra, skąd się z tymi pizzami na tym ekranie? Ja już mam dość. Ja, pamiętacie, ja chyba tydzień temu wam mówiłem, ej, wiecie jak ja dawno pizzy nie jadłem? A wy wszyscy, serio, serio? I normalnie jak to powiedziałem, to chyba po tym 3 czy 4 dni, kurwa, pizza była. Albo se zrobiłem w domu, albo Patrycja mówi, to chodźmy do restauracji, albo żeśmy, zamówili? Nie, chyba nie zamawiali. Czyli dwa razy chyba gdzieś na mieście, raz w domu. No nie, no masakra, nie? Kazamaty nienawiści. Tak, to są kazamaty. Nie poznałeś? Tu żeśmy Mefista prali, nie? Czy jak? Oczyśćmy teren. Dobrze daj mówię? Jej odetchnąć.
Tu żeśmy walczyli z Mefistem? Akarat, chips, czaczam. Mili dum pis ishit. Mili lilem pis tusut. Nie ma czesta, no. Co ona tam gada? A to są sukubice jakieś. Kantuje przepis na zupkę. Pawełku, a jaką ty lubisz najbardziej zupkę? Taką, że zawsze mógłbym ci ją podać i zawsze byś ją zjadł ze smakiem. Nie zdobyłem błogosławieństwa. A ja już wiem, jaką ty odpowiesz. Pewnie azjatycka, jakaś z mleczkiem kokosowym. Co? W Tarsaraku zapytałaś mnie, czy cokolwiek, co robię, ma znaczenie. Myślałem o tym, co wtedy powiedziałem. Że odpowiedni sprzymierzeńcy. Nie mogę tej postaci patrzeć! Ludzie, jak ona wygląda tandetnie, ta postać, nie wytrzymam! Że w ogóle można takie kombo zrobić, a ja wcale się nie starałem jej brzydkiej zrobić. Ona ma oczy jak z World of Warcraft, kurwa, Anduin podczas cinematików, kurwa. On brwi ma jak human, jakiś human po prostu charakter z WoWa, gdy tworzysz postać. Wiecie, co jest najgorsze? Że jest klimacik, jest muzyczka, wybitna wręcz. Budowanie emocji, ale nie czujesz żadnej epickości w tych scenach, totalnie. Tama Kikuta. Co jest z dźwiękiem? Czy wy to słyszycie? Że ona normalnie ma dźwięk, ale inne dźwięki jak przewracającego się kryształu jest opóźniony. To nie jest wina mojego kompa. To połowa jest normalnie dźwięków, połowa jest zdupionych. Jak ona gada czy jęczy, to jest rytm. A te inne dźwięki obiektów są, kurwa, przesunięte w czasie. I to o 2-3 sekundy. Przewrócił się kryształ i dźwięk był po 3 sekundach. Takiego brzdęk, brzdęk, brzdęk. Nie mam pojęcia, widzowie.
Dobra, gdzie jest skrzynka? Tu powinna być, nie? No i ciul. Dobra, 2 na 10. Dobra, i teraz pan krokodyl, bo to jest niemożliwe, że to tylko, że to ja mam tylko taki błąd, bo ja może mam zasyfiony komp, nie, wiecie, tam może dyski są zasyfione, ale ktoś z was albo gdzieś inny twórca, albo wy jako gracz grając też zauważyliście, macie to samo, ten sam błąd? O Boże. Przygotowałam całą przemowę na wypadek, gdybyś znalazł mnie ty lub Lorat. Ale jedyne, co mogę teraz wykrztusić, to... Też się bardzo cieszę, że cię widzę. Dobrze sobie poradziłaś. Miałam pomoc. Dziękuję ci. Jestem Eru, ale nie dziękuj mnie. Podziękuj duchowi, którego serce... Nie dziękuj mnie! Wyciąłem. Bardzo dużo nie dziękuj dla mnie. Ale warto było. Osiodłałaś Ogiera. Znów panujesz nad kamieniem. Ale muszę zapytać, co do diabła zamierzasz z nim teraz zrobić? Bardzo dobre pytanie, ale odpowiedź wymaga pewnego rozeznania. Gdzie jest najlepsza biblioteka w Nahantu? W Kurast. To dobry kierunek. Cokolwiek planujesz, na pewno będziesz potrzebowała błogosławieństwa Rady. Obiecaj mi, że później odpoczniesz. Chyba ta Neira jest taka nijaka, nie wytrzymam. Każdy sen to scena dla Mefista. Kiedy już załatwimy sprawę kamienia, wtedy odpocznę. Neirela. Potrzebuję więcej czasu. Idę pieszo. Mógłbym się przeteleportować, ale idę, bo chcę znaleźć te mikstury, bo muszę ulepszyć w końcu tego, kurwa. Dobra, rozumiem, że ziół się nie da kupić. Muszę je zdobyć. Czy jest szansa, że jakiś sprzedawca sprzedaje zioła? Alchemik. Brakuje mi materiałów. Normalnie, nie wiem. Może mi pomoże. Mama może. Fragmenty w skórze. Co to jest, kurwa? Co? Co to za konia dostałem, czy co? Pancerz. Dobra, a jak ja mam rozmawiać, jak ja mam ulepszyć tego mojego ziomka? Tu. Dobra, w co mu iść? Egida. Gwarantuje 15% odporności na wszystkie żywioły. Gdy używasz mikstury leczenia, prowokuje wrogów wokół siebie na 4 sekundy. Może to zrobić raz na 20 sekund. Czyli tankiem będzie. A tutaj, że ogólnie mi da pasywy. Nie no, to może pasywy lepsze by były. Wezmę.
wezmę odporności ogólne. Co to za zakładka sojusz? Nie wiem, jakieś ciulstwo mogę dostać. A, jak level wbije, to mu tu. Widzisz, że każdy on ma swoje levele, jak on wbije level, to tu się coś dzieje dalej, nie? Taki, to już jest takie... Słuchaj, to jest mentalne przygotowanie do Battle Passa, pamiętaj. To już nawet wygląda jak Battle Pass. Wbijasz mu level, odznaczone jest, nie? I patrzysz, ile do następnego. Po prostu musisz pasek się zgadzać, nie? No. To nie jest tak. Masz talerz. Gdzie mamy iść? Tu. Dobra, tam fabułkę przejdziemy i może się okaże, że żadnego nie będę już ulepszał potionu. Miałam nadzieję, że będziemy mogli porozmawiać. W cztery oczy. Po co? Ale ja mam Rahira, wiesz? To nie rozmawiamy nie samemu. Nie mogę czegoś zrozumieć. A jednak. W piekle, kiedy nie wiedzieliśmy, na kim użyć kamienia dusz, dlaczego chciałeś, bym to ja dokonała wyboru? Co masz na myśli, Wizan? Rozwiń tą wypowiedź, która jest w sumie podupcona. W uszach nie mogłem sobie ufać. Ale mogłeś zaufać mi? Rozpaczającemu dziecku? Spanikowałam. Wszystko zepsułam. Byłem pięścią naszej grupy. Zabijanie to moje rzemiosło. Donan był magiem kamienia. Lorat naszym przywódcą. A ty naszym kompasem, bo zawsze kierowałaś się dobrym sanktuarium i jego przyszłością. Niezależnie od tego, jak ciężkie brzemię dźwigałaś, nic nie mogło cię złamać. Przepraszam, że cię tym obarczyłem. Jednak nie żałuję. Mimo starań Mefista, wciąż jesteś sobą. Samo to jest dowodem słuszności mojej decyzji. Masz o mnie zbyt wysokie mniemanie. Następnym razem zdecydujemy wspólnie. Dobrze, przyjacielu? Chodź, czekają na nas w komnacie rady. Komnata srady. Ten kamień dusz, jak każdy inny, w końcu zawiedzie. Więc musimy go wzmocnić. Czytałam o potężnym źródle energii ukrytym w zaginionym grobowcu Akarata. Dzięki niemu można by wzmocnić kamień, przerwać więź między mną a nim i uwięzić Mefista. Tym razem na zawsze. Chcesz rozsmarować ten brud po sercu Nahantu? Nie Nahantu. Królestwa Duchów. Jeden z dedykantów Akarata wspomina o przejściu w grobowcu do jego prawdziwego miejsca spoczynku, krypty światłości, gdzie unoszą się duchy. Nie. Pomagałem ci z przyjemnością, ale wybacz, nie pozwolę zbezcześcić miejsca spoczynku Akarata. Eru, taki był plan Akarata. Dał nam swoje błogosławieństwo. Co? Ale... dlaczego? Rada nie sprzeciwi się woli Akarata. Poza skazaniem całego sanktuarium na zagładę, nie zaproponowano innego rozwiązania. W całym Teganze można znaleźć tabliczki powiązane z Akaratem. Być może wskażą one drogę do grobowca. Kolejnych 50 poziomów do rozdania. Tu trzeba iść. Dobra, wiecie co jest problemem? Nadal nie mam... No nadal nie mam ulepszenia tych potionów, ale kurwa, może nie będą mi potrzebne. Po prostu już jestem za połową gry, już idziemy do końca. W dupie to mam. Pokaż mi to. Wszystkie śmieci. Moment.
Kurwa. Gdzie tu się sprzedaje przedmioty w ogóle jakiekolwiek? Bo ja chcę sprzedać, a nie na odzysk. A bo dobra, dam je na odzysk. Masz. No, ma 170 lat, on już tam, no, to w Diablo 2 było, tak? Brakuje mi materiałów. Dobra, idziemy tu. A może do podziemi trzeba iść? Może tam są te rzeczy? No to oni o piwnicach mówili, że w piwnicach są te zioła. Zresztą, kurwa, no nagle nie ma żadnych piwnic, a kurwa, zawsze jak się grało, to 1000. Gdzie są te piwnice? Ważne, że są tutaj, o, kozłoludy zaraz będą. O, jest, mam. Dobra. Jeszcze chwilę. Czekajcie, tu coś się dzieje. Jeszcze chwilę. O, jeszcze momencik. Tu coś jest. Jak tam się idzie? Kurde, to na muszę to przejść na obok. Aha. Dawaj w dół. Dawaj. Te loadingi są też dobre. Pieczara, moi drodzy. Zbezczeszczona. To nie jest jakaś byle jaka. Jeszcze chwilę. Pieczara to duża pieczarka. Potrzebuję więcej czasu. Coś mi wypadło. Gumowe? Aha, i to tyle? Aha, super, to nie dostałem. Patrzcie, zbierając anielski oddech w piwnicach, udręczonych darach, skrytkach z nagrodami. No to ja nie jestem w stanie ich tylu znaleźć. No dobra, w dupie to mam, robimy fabułkę. Nie ma czasu, kurde. Nie damy się sztucznie tutaj naciągnąć na większą ilość godzin grania. Co to za sztuczne rozciąganie? Nie no, jest dużo więcej mobków, to na pewno. To chyba tutaj widzę, że jest duża zmiana i jest to duża różnica względem podstawki. Bo jest mobek na mobku i jest nasrane ich strasznie dużo. Przykrywa je warstwa piachu. Musisz pokopać. Nie idziecie z nami? Nie tym razem. Nie miałem jeszcze szansy na oddanie czci Amulanowi po jego śmierci. Czekaliśmy wystarczająco długo. Oh, rozumiem i... Patrz, konia! Wąż konia gryzie! Wiemy. Przekażę to podczas rytuału. Spróbuj wyzbyć się poczucia winy, dziecko. Winny jest Mefisto, nie ty. Znajdź pierwszą tablicę.
No to idę po pierwszą tablicę. Jeszcze chwilę. Spaleni rycerze. Trochę im zajęło dogonienie. Potrzebuję więcej czasu. Nie wiem, co tu się dzieje. Rozpiździel całkowity. Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję więcej czasu. Jeszcze chwilę. Rozumiem, że można ich pokonać, czy... Jeszcze chwilę. Będą się respić wiecznie. Jeszcze chwilę. Co tu się stało? To ma wieki. Jest tablica. Ledwo mogę cokolwiek rozczytać. No bywa, no. Archaiczny język. Spróbuję przetłumaczyć. To tutaj po raz pierwszy spotkałem Akarata. Może napisał to jeden z jego dedykantów. Dedykanty. Ach, jest na końcu. Wspomina o podróży na północny zachód. To nasza najlepsza szansa. Jaki północny zachód? Na wschód. Zawsze na wschód. O! Czekajcie, wejdziemy, bo jest jakaś piwnica tutaj. Wchodzimy. Zawsze na prawo. A, no, można w prawo. Kurwa, ej, serio? Te piwnice wszystkie są takie same, identyczne. Tu nawet nie ma jakby generowania go losowego. Jeszcze chwilę. No dobra, no to nie wypada w takim razie w ogóle z tego, z tych piwnic. Nie wypada. Zwykłe zioła wypadają z piwnic. Czy spaleni rycerze bardzo dali? Dawaj tą piwnicę, muszę zobaczyć, czy wszystkie są te same. Jeszcze chwilę. Potrzebuję więcej czasu.
potrzebuje czasu. No dobra, no to co, po prostu ubijamy to. Coś tam wypada. Jakieś tam gówno przedmioty. Tego ubijamy, tutaj skrzynka się zaraz pojawi, nie? Jeszcze chwilę. Pokaż tam skrzynkę. No i to samo. No i dobra. Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję więcej czasu. Biedny potrzebuje. No, ja jestem taki, to jest taki Kratos, który zszedł z bomby. Nie dostaję już, nie jestem na używkach. Powspinajmy się. Jeszcze chwilę. Potrzebuję więcej czasu. Chłop, co nie umie walczyć z tym jednym przeciwnikiem. Potrzebuję więcej czasu. To nie wiem. To z kamieni. Coś tutaj jest? Wikariusz spopielony. Wikary nie do wiary. O Jezu, ale nowa mechanika. Uwaga! Patrzcie to, widzowie. Ja pierdolę. Jeszcze chwilę. Ale się ładnie powspinał. Potrzebuję więcej czasu. Ubijmy tą elitę. Jeszcze chwilę. Ale to już było. I nie wróci więcej. A to już było chyba, nie? A to faktycznie, to może to było już. Chociaż się tam było. Głupie serce! Ale. Co tu się stało? Jest tu gdzieś ta tablica, czy jej nie ma? Potrzebuję więcej czasu. Kurwa, nie ma jej. To chyba gdzieś na dole. Ale nas zrobili, co? Twórcy gry. Strollowali nas. Potrzebuję więcej czasu. O, tutaj jest. Wow, i filmik się... Co? Gdzie ja wlazłem? A to jest ukryta komnata. Zdaje jakaś. Się, że ktoś znalazł to miejsce przed nami. Czekajcie, co się może stać? Zaatakują nas i będziemy musieli jej bronić, dopóki nie przeczyta? Zaatakują nas? Czy zaatakują nas? Czy zaatakują mnie? Zawsze ją czy będzie nawałnica demonów? Co mamy zrobić? Czekamy, zaraz zobaczymy. Użyj emotki pomoc przy drugiej tablicy.
O kurwa, widzowie. Muszę użyć emotki pomoc przy drugiej tablicy. Jak się używa emotek? Ukośnik help emote help. Opcje, gdzie jest gra? Naciśnij. Witaj. O, pieska mogę pogłaskać. 10 na 10. Przydałaby mi się pomoc. Czekaj, nie krzywdź ich. To właśnie pomoc, prawda? Jesteśmy pielgrzymami kroczącymi śladem Akarata. Tak jak wy. Masz jednego. Amazing! Dzięki! AMAZINGCARNA01 Gifted a Tier 1 Sub to co dzień ten dzień. They have given 77 gift subs in the channel. O, jednak zaatakowali. A już myślałem, że nie będę walczył. Na szczęście spełnili swój obowiązek. Przepraszam za przemoc, którą tu sprowadzili. Zwalczyliśmy ją z łatwością. Ale ty... Ty jesteś naznaczona nienawiścią. Ona rozbudza we wszystkim zło. Jątrzy odrazę w twym sercu. Gorycz umarłych pod twymi stopami. Pozbądź się jej, zanim cię pochłonie. Oho! Julian Król! Potrzebuję więcej czasu. Pytajcie! Pak bije, pa. Jakie nam śmiało ciało. Jeszcze chwilę. Potrzebuję więcej czasu. Jeszcze chwilę. Ten boss jest tak kurwa beznadziejny w porównaniu do tego tamtego poprzedniego, gdzie był mega ciężki tamten, w sensie tak musiałem naprawdę ruszać się, biegać, unikać. Jeszcze chwilę. On po prostu stoi, wali jakieś czary, ja w ogóle nie zwracam uwagi na HP, nie? Po prostu w kółko używam skille, kiedy tylko mam cooldown. Po
Potrzebuję więcej czasu. Jeszcze chwilę. Ależ to były emocje. Oni też byli podróżnikami, tylko nigdy nie dotarli do celu. O, nowy skill na końcu, moi drodzy. Witalne ciosy, zadajesz obrażenia zwiększone odsłoniętym wrogom. Użycie umiejętności gwarantuje ci premię w zależności od ich podstawowego ducha. Orzeł, szybkość ruchu. Tempo po geniuszu. Co trzecie użycie tej samej umiejętności podstawowej z rzędu zwiększa rangi wszystkich zakupionych umiejętności o 2 na 5 sekund. Albo szkodliwy rezonans. Twoje trafienia krytyczne powodują wybuch zatrucia nałożonego na wrogów. Nie, dobra, to. Bo ja mam dużo na odsłonięcie, nie? Pokaż. Odsłonięcie. No to odsłonięcie, czyli te witalne ciosy. No. Spójrz. Pojawiły się nowe słowa. Przykazał mi iść na południe. Słowa! Ru! A, nie? Do buzi? Cieszę się, że jesteś. Westbu jest szefem od 12 miesięcy. Pozdrawiam, Westbull. Dziękuję za subskrypcję. Jeszcze chwilę. Idziemy. No nie no. Koledzy. Bez przesy. Giddy up. Ale zapierdalam. Kurwa, gościu. Patrz to. Brakowało mi tego. Czuję się prawie. Dobra, a wiecie co wam powiem? Jako ciekawostkę. Sprawdzę mniej więcej gdzie jestem w grze. Diablo 4 DLC full playthrough. Full game. O, widzę, że ktoś tutaj dodał. Tu już byłem. Tu już byliśmy. Tu już byłem. Zaraz powiem wam. No, powiem wam, że dużo nie zostało gry, nie? Jestem... Tak 3/5 gry mam zrobione. Czyli jeszcze tak zostało. To już jutro chyba będziemy kończyć, bo dziś to bym musiał jeszcze posiedzieć tutaj. Nie wiadomo jak to pójdzie, bo wiecie, na przykład każda taka... O, taka każda walka, co teraz ją robię, to na tych wszystkich przejściach, co ci ludzie przechodzą tą grę, to nie wykonują tych walk, nie? Ja po prostu już, jak już zacznę bić, to już po prostu poklikam tutaj te 10-15 sekund. I tylko, że każda ta walka, to jest właśnie 10-15 sekund w kontekście kilkugodzinnej gry. No, tego się troszkę gromadzi, nie? Dobra, idziemy. Potrzebuję więcej czasu. Aha, zajebiście.
Potrzebuję więcej czasu. Jeszcze chwilę. No i właśnie. Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję więcej czasu. Gdzie idziemy? Potrzebuję więcej czasu. Jeszcze chwilę. O Boże, sztymu, jeszcze mnie knor zakrywa. Potrzebuję więcej czasu. O nie! O nie! Nasocka! Potrzebuję więcej czasu. Nic nie widzę, napierdzielam lewym i prawym przyciskiem na zmianę. Jeszcze chwilę. To ta nowa klasa, tak. Nie czuję w niej finezji. O, jak jesteś barbarzyńcą. Magiem, to tak. To se uderzysz. To tak. Potrzebuję więcej czasu. Amulet. Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję więcej czasu. Żebym mógł skoczyć. Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję więcej czasu. Gdzie niby mam iść? Tu na dół? Jeszcze chwilę. No kurwa, oni są chyba śmieszni. Jeszcze chwilę. Kurwa, to jest niesamowite, nie? Przeszedłem wszystko i ich nie widzę. O, tu coś jest. Nie, to nie to. Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję więcej czasu.
Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję więcej czasu. Nie, no nie wiem, no zaraz coś pierdolca dostanę. No, no łażę tu normalnie, no... Która to odnoga? Ostatnia nieodkryta, czy co? Potrzebuję więcej czasu. Jezu, wszyscy się zbiegli z całej mapy, czy jak? Rzut tarczą, czy pozycję obronną? No niech rzuca tarczą. Chyba arenkę se zagramy, wiecie? O, pies zbiera mi normalnie hajs. Podbiegł do pieniędzy i je zjadł. Wow, to tutaj, ostatnia lokacja. I dziura mojej wielkości prowadząca na drugą stronę. Dobra, dziura twojej wielkości, ty jesteś, dziurą, jeśli chodzi o charakter. Daj spokój, co to za postać w ogóle, Neireira. To ona se poszła w ogóle na drugą stronę, ta baba. Potrzebuję więcej czasu. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Potrzebuję więcej czasu. Kurde, bo bije to fest. Potrzebuję więcej czasu. Jeszcze chwilę. Już? Brakujący klejnot. Kurde, jest ciężko, widzowie. Jest ciężko. Zajebiście ścina ta gra. Zajebiste lagi.
Jeszcze chwilę. Niesamowite. To może być szkielet jednego z dedykantów, a to jego zapiski. Szukaj wszelkich wzmianek o grobowcu Akarata. Miejsca jego spoczynku. Musi chodzić o jego grobowiec. Jest niedaleko miasta zwanego Samukiem. Chyba mi cukier spada. Mam nadzieję, że Eru lub Maka wiedzą, gdzie to jest. Zjem się takiego wariata. Patrzcie to. Kinder Happy Hippo. Patrz, jaki fajny. Zjem go. Ale cukier. Już mi lepiej. Happy Hippo. Be happy. Ej, tryb dnia i moc jest, nocy. A ja mogę tylko tu na końcu tylko jedną wybrać, tak? A, tylko jedną moc pasywną można wybrać. Jeszcze chwilę. To ja endgame już mam. Tak o. No, normalnie endgame. Ja dobrze biorę do buzi, potwierdzone, ale ty świnia jesteś. Tak nawet Pawełek by nie powiedział. Taki zboczuch największy. Co to jest? Oho, zobaczmy, jakaś taka lokacja dziwna. Bitka. Potrzebuję więcej czasu. No dobra, to chyba tyle, nie? No. Idziemy. Ależ niesamowita. Ty, on jedną ręką idzie, ten chłop. Ten jedną ręką przechodził po linie. To jest dopiero gigaczat. Chodź tu!
No. Potrzebuję więcej czasu. Plugawy nosorożec. Potrzebuję więcej czasu. Góralskie odzienie. Hej! Górale! Nie bita się! Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Nosorożce się tu wdupiły nam między wódkę a zakąskę. Bywało gorzej. Gdzie jest Eru? Został porwany żywcem. Starannie o to zadbali. Wyruszyli na północny wschód. Powinnaś tu zostać i opatrzyć rany. Uwolnimy go. Nie. Pójdę z wami. Mogli nie robić krzywdy Eru. Już wystarczająco długo znoszę te zakute łby na terytorium Teganze. Teganze. Staranze, nie Teganze. Dobra, co to jest? To... Na skraj bliska sprowadzono kolejnego więźnia. Brzozaal subskrybuje. Brzoza! Słuchaj no, Brzozaal. Sprawa jest. Namów innych jeszcze na suba. No. I będzie dobrze. Będziesz pan zadowolony. Dobra. Siup. Idziemy to sprzedać. Ja tam pograłem w Diablo może z 3 dni nuda. W które? W czwórkę? Ja już za 40 poziom będę miał i nie będę mógł dalej ten... ulepszyć sobie potionów. Co? Ja tak wyglądam teraz? Jezus ma... brzydka zbroja. Znalazłeś tablicę? Tak. Dotarliśmy do skarbnicy wiedzy. Grobowiec znajduje się niedaleko miejsca zwanego Samukiem. Brawo, Neirelo! Brawo, Neirelo! Brawo! Brawo! Będzie wiedział, dokąd się udać. Znajdziemy Eru. A potem puścimy je z dymem. Bystrzacha. Ja pierdolę, czy wy słyszeliście ten dialog? Czy ja w Diablo, kurwa, właśnie usłyszałem dialog na zasadzie puścimy go z dymem, a potem bystrzacha. Co to w ogóle za jakieś z podstawówki, kurwa, dialogi są? Jeszcze się okaże, że Rysław to tutaj wszystko pisał. I opierdol dostanę. Jeszcze chwilę. Drabina, to musi być to. O nie, nie teraz. Co tam ci się dzieje teraz? Co takiego? Kamień dusz. Bywa kapryśny. Potrafi zsyłać mi wizję, sprawić, że wpadam w szał. Wypieranie się bólu to tłumaczy, wypieranie Diablo. Się siebie. Nie tłum go. Pozwól mu popłynąć przez ciało. Walka nie działa na twoją korzyść.
Spójrz na mnie. Jestem tu. Prawdziwa ja. Oddychaj ze mną, Neyrelo. To minie. Dziękuję, Mako. Zaraz mi przejdzie. Nie no, to jest kurwa niesamowite, nie? Pokaż tą makepakę w ogóle, ja muszę zobaczyć ten model, bo ja jej tu nie widzę. A to ona jest! Ją na jogę zapiszę, dokładnie. Oddychaj głęboko. Tak? Już zaraz będzie lepiej. Oddychaj ze mną. Zaraz ci przejdzie. Potrzebuję więcej czasu. No kojarzę te miejsce, ej. Więcej czasu. Mogę kojarzyć to miejsce, czy nie? Wysunięty obóz? Z ostatniego aktu Diablo 2? Nie. Czekaj, no może coś mi się podupcyło. Idź pobiegać, ta. Nie ten kontynent, widzisz? Ja nie jestem takim znawcą diablowym, ludologicznym. Dobra. Nie mów, że kurwa dokładnie środka nie przeszukałem, gdzie ona jest. Potrzebuję więcej czasu. Czyżby tam? Jeszcze chwilę. Demony. Wszyscy padli. Patrz, oszalała baba. Idzie. Ona już szaleje. Już ona mocy nie umie utrzymać. Nie. Niebezpiecznie być teraz blisko mnie. Idźcie przodem. Sama się tym zajmę. Jezu, ej! Odmowa pomocy nie świadczy o odwadze, tylko o strach. Ja wam powiem, jak się to skończy. Ta Neyrela będzie demonem. I z nią będę walczył ostatni pojedynek. No nie wiem, no kurwa, ja już głupieję, ja już mam w głowie jakieś. Wszyscy możemy. Kamień zagraża całemu światu, ale to ty obiecujesz go ocalić. A to brzemię jest zbyt ciężkie do udźwignięcia dla jednej osoby, kimkolwiek ona jest. Chodź, Neyrelo. Pozwól nam dźwigać się z tobą. Nie mogę. Ja mam uczucie, jakby to była jakaś łok gra, nie? Taka, że... Że jak jesteś słaby, to... Każdy ci pomoże, że każdy zasługuje na szansę bycie bohaterem. W ogóle nie wiem, jakieś... Ziemia. Twarda. Pod stopami. Tak. Dziwne. Co jeszcze? Mój topór. Znajomy ciężar. W dłoni. Sprawdzone w boju ostrze to wyborny towarzysz. Co jeszcze jest prawdziwe? Moja matka wybrała Lilith. Wolała Lilith. Ode mnie. Jej błąd nie świadczy o twojej wartości, Neyrelo. Poza tym to już przeszłość, a my jesteśmy tu i teraz. Naprawdę. Wybieramy ciebie. Gdyby czujesz, że tracisz... Nie mogę! Ej, mi się wymiotować chce, jak słyszę to pierdoli tam Makumba, jak ona się nazywa? Meka.
Monka, jak ona się nazywa? No kurwa, nie mogę po prostu, to co ona gada w ogóle? Jeszcze chwilę. Mekambe, no. Fajnie się klika, fajnie się te mobki bije, ale element fabułkowy w dodatku leży fest. Nie, no nie, nie, narracja, w jaki sposób jest ona prowadzona, moim zdaniem to jest gigalipa. Jeszcze chwilę. Potrzebuję więcej czasu. Gdzie jestem? Jeszcze chwilę. No, Safaran, tak, tak na pewno starsi gracze, starsi, wiesz, weterani zrobią, czy robią, że wracają do dwójki zamiast grać w najnowsze odsłony. Runa Tun wypadła. Jeszcze chwilę. Gdzie tu kurwa ta Eru będzie? Czy ten Eru, czy Eru to był ten dziad? Aha, i tu nadal nie można mieć mapy na środku ekranu półprzejrzystej, tak? Kurwa mać. To też jest dobre. Myślałem, że jakieś modyfikacje porobili, że jednak to będzie szło. Jeszcze chwilę. Dobra, co tu się dzieje? Dzięki tobie. Hej, teraz jesteśmy kwita. Przybywasz w odpowiedniej chwili. Ich przywódca, czy to on cię dźgnął? Osobiście wybiera rycerzy, którzy ruszą na poszukiwania. Masz teraz szansę, by odejść, zanim on wyruszy. Nie mogę zostawić go przy życiu. Stanowi zbyt duże zagrożenie dla Neyreli. Niech wszyscy tu zostaną. Ja się tym zajmę. Żądza zemsty wypala serce. Skłamałbym jednak, gdybym powiedział, że ale nie fajny się na myśl o aktor głosowy. Świetny. Potrzebuję więcej czasu. Jeszcze chwilę. Jakiś tam rycerzy muszę ubić, tak? Hukobłysk. Ebrat Hukobłysk. Nie no, dobra nazwa, mi się podoba. Nie, to musiał Rysław kurwa tłumaczyć.
Drzwi są zapieczętowane. Potrzebuję więcej czasu. Dobra, czekajcie, bo my musimy jeszcze kolejne te, nie? Jeszcze chwilę. Rycerzy ubić, żeby kapitana wywabić. Jeszcze jednego rycerza musimy gdzieś znaleźć. Skąd przyszliśmy? Stąd. A kurwa, tutaj gdzieś jeszcze musi być jeden. Aha, oni byli na dole, ja jebę. Aha, dzięki. Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję więcej czasu. Nie wiem, dziś cały dzień, moi drodzy, 8 godzin z Diablo, to mi psycha chyba siądzie. Jeszcze chwilę. No i gdzie jest ten kapitan? Gdzie jest kapitan rycerzy? Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. XBLOOD 1337 subskrybuje. XBLUD, dziękuję ci bardzo za subka. 137, elitarny numer. Widzę, że tutaj nie z pierwszej łapanki, gościu. Siema, siema. Potrzebuję więcej czasu. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Ooo, Volcente! Volcente subskrybuje. A Volcente to brzmi tak Volcente. Tak po włosku. Volcente. Aż mam ochotę makaron zjeść. Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję więcej czasu. Ta w czoła Urivarowi. Dawaj, muszę mu czoło postawić. Idę. Urival, jesteś walony na sukę. Miałem zamiar zabrać cię do Kiowosadu. Zagwarantować ci przywilej sprawiedliwego procesu. Ale twoje zwęglone truchło, nabite na pal, równie dobrze wzmocni naszą przyszłość w kościele i zakopie Pradię głęboko w przeszłości, gdzie jej miejsce. Rozprawcie się z nim, rycerze. Do mnie, co jest? Nie rycerze. Widzę ich. Osądźcie tych potępieńców! Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję więcej czasu. Dobra, tam dupcy z fleki. Gdzie jest ten Surivar? Gówniak czasu. Jeden. Tym razem mnie nie przeżyjesz. Jeszcze chwilę. To jest tak, jak się tym razem mnie nie przeżyjesz, to jest tak, jak się mówi: babciu, ty nas wszystkich przeżyjesz jeszcze. Choć
Chodźcie, rycerze! Z ognia piekła! Kurwa, jakie fazy, patrzcie, kurwa! Jaki boss! Oj, oj, oj! Co tu się dzieje, jak wysyłają te... Oni jakoś przestaną jeździć, czy jak? Potrzebuję więcej czasu. Dosyć! Sam! Odeślę cię do piekła! Jeszcze chwilę. Będę paradować twoimi zwłokami przez Kijowoza. Przez Kijo? Kijów? Potrzebuję więcej czasu. Będę paradować twoimi zwłokami przez Kijowoza. Jeszcze chwilę. Tym razem ależ... mnie nie przeżyjesz. Chodźcie, rycerze! Z ognia piekła do chwały w niebiosa! Potrzebuję więcej czasu. Kurwa. Odrzucają mnie od tych boków jak... jak na arenie jakiś Spartan. Odeślę cię do piekła. Aha, okej. Leżeć, łajso. Na skraj ulwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Chai BR 513 subskrybuje. Dziękuję ci serdecznie. Keeper. O, Keeper to też dobrze mi się kojarzy. Fajny zawód. Leżeć, łajso. Jeszcze chwilę. Nie, no nie mówcie, no ma, je, czy naprawdę jego walka polega na tym, że on 4 razy robi tą samą fazę, że po prostu przywołuje takie fale rycerzy, których trzeba unikać. Jeszcze chwilę. Kurwa, no to ja myślałem, że on będzie miał bardziej skomplikowane fazy i bardziej urozmaicone, nie? Dosyć! Sam! Odeślę cię do piekła! Jeszcze chwilę. Tym razem mnie nie przeżyjesz. Potrzebuję więcej czasu. Będę paradować twoimi zwłokami przez Kijowoza. Kurwa, jak się przestraszyłem, nagle scena wskoczyła, what the fuck? Widziałem własne zwłoki. A z moich ust wypełzła nienawiść. Ojciec spalił na stosie własne dzieci, a z ich popiołów matka ukształtowała nową epokę. Jesteśmy tu tylko ty i ja. Podróżniku, nie ma po co udawać. Odkryjmy karty. Ten głupiec Inarius sprowadził katedrę do piekła przez wierszyk
nabazgrany przez wstrętnego mieszańca. A ty pomagasz tej dziewczynie zniszczyć nas w imię prawości. I to mnie nazywasz szaleńcem. Oferuję ludziom porządek. Oferuję im zbawienie. Światło, które pokona mrok. A co ty? Jak się zrespiły te tekstury. Niesamowite, moi drodzy. Mogę go dobić. Ja daję im wybór. Byłeś rządnym władzy tyranem, Uriwarze. Ale przynajmniej na koniec uczciwie to przyznałeś. Pradia się ucieszy, że katedra wróciła pod jej pieczę. I może w końcu przestaną mnie ścigać. Ja nie zadałbym mu tak litościwej śmierci. Świetny głos ma. Nie, no wiem, no. Wróć do sprzymierzeńców. No to zaraz wrócę do sprzymierzeńców. Gdzie? Tu? Dobra, idę. Nie ma tu jakiejś skrzynki, coś? Jeszcze chwilę. Taki obóz, tyle rzeczy. Nie. Co tam jęczy? Co tam się dzieje? Może im nie przeszkadzać? Ona tylko chciała ci pomóc. Co? Nie, 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 nie. Nie, no Makę ubiła. Chłop Makapakę ubiła. Dziewczyna zabiła jedną z nielicznych osób, które były po jej stronie. Nie. Win dziecka. Win. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Mako, Agart Entertainment subskrybuje. Postąpiłaś tak głupio. Dlaczego nie uciekłaś? Agart Entertainment. Dziękuję. Wiesz, to na Hantu. Pomoc była niezbędna. Więcej udzieliłam. Tacy już jesteśmy. Wszędzie te tentakle są, macki. Akarat doprowadził mnie do ciebie. Zostałem, gdy powiedziałeś mi o Lilith. Zostałem, gdy powiedziałeś o Mefiście. Ale to... Nie mogę już z tobą zostać. Ja wam powiem, dlaczego mam w dupie to, że ona nie żyje. Bo to nie jest postać, jak było w innych wersjach Diablo, że... Nawiązałeś taką więź, że słuchałeś, byłeś ciekawy, robiłeś z nią questy. Nie, no po prostu dupcyła fleki, gadała o jakiejś jodze, pierdoliła jakichś psychologicznych w ogóle... No nie wiem, ona chyba kursów jakichś tam się za bardzo nasłuchała, motywacyjnych. Zaczęła dupcyć coś. Nie jest mi żal totalnie tej postaci. Nie, jakby mam to w dupie, czy ona jest, czy jej nie ma. Nawet może i lepiej, że jej nie ma. Mówiłam, by trzymała się z daleka. Mówiłam, ale ona nie chciała słuchać. Myślała, że znów do mnie dotrze. Ale nie potrafiła. Nie tym razem. Zakończ to. Proszę, zabij mnie i weź kamień. Zanieś go do grobu. Kurde, mogę tak... Ej, ja bym chciał, żeby ta gra pozwoliła zrobić coś takiego. Zabijcie się, może uwolnić Mefisto. Albo teraz ją ubijam i kończę grę. Albo jeszcze gram 3 godziny na przykład.
Mówisz jak Maka. Maka w ciebie wierzyła. Ja też wierzę. A przetrwałem o wiele gorsze rzeczy niż ten kamień. W takim razie ruszajmy do tego grobowca i zakończmy to na dobre. Eru, tak mi przykro. Nie chciała mnie zostawić samej. Oczywiście, że nie. Nie mogłaby. Ale ja nigdy nie byłem tak silny jak ona. Proszę. Odejdź, Nairelo. Po prostu odejdź. Przyjaciele nie powinni się okłamywać. Maka mówiła, że Samuk leży daleko na południowym zachodzie. Wrócę do Kurast, żeby wytyczyć drogę na mapie. Jakieś gówniane tu skille. Nie wiadomo, w co tu iść potem. Jakieś pasywki trzeba by było chyba. Zyskujesz 10 szansy na blok. A to nie. Tu jej to dam. Dobra, co tu mamy jeszcze? Gdzie mamy iść? Tu? Tu byliśmy. Idę. Kurde, już dziś chyba nie skończymy tego, widzowie. Zabraknie nam 2 godzin. Bo jak tak patrzę, ile nam zostało, to da się to zrobić w 1,5 godziny, jakbym po prostu szedł, nic nie robił, tylko tu od punktu do punktu, od punktu do punktu. Jakbym totalnie nie robił nawet walki pomiędzy, jakbym nie sprzedawał przedmiotów, po prostu bym musiał iść i tyle. Natomiast na spokojnie jak teraz, że sobie czyszczę ekwipunek i tak dalej, to zostaje około 2 godzin jeszcze grania. Chyba jutro to skończymy po prostu. Delektuj się każdą chwilą. Oj tak, delektować się musimy każdym momentem. Dobrze. To robimy tak. Dobra, kończymy. Pozdrawiam, Bonkol Life. Jutro dokończymy sobie te Diabolo. Do zobaczenia na archiwum. Pa, pa.